Cześć, Luzek z tej strony Damskich w 15 odcinku z Kolorowej Przygody. Kończymy magazyn, znaczy kończymy to dużo powiedziane, potrzebujemy więcej drewna. Mam siekiery? Dobra, jakąś tam mam jedną trochę, drugiej pełnej. Powinno styknąć. To wychodzi teraz tak, jak sobie liczę. Wychodzi, że mamy jakieś 3-4 odcinki spokoju od tych dupków, bo oni tak się pojawiają co kilka odcinków, więc... Co to było? Render świata? Może jakaś jaskinia się zrenderowała pode mną. Też tak może być. Ile ja tam drewna potrzebuję? Tak naprawdę niewiele, ale... Mamy jeszcze mnóstwo innych rzeczy do zrobienia z drewnem, więc spieszmy trochę. Nie, tam została tylko jedna część do wypełnienia i można stawiać skrzynki. Oczywiście ozdoby zostaną wykonane kiedy indziej tego magazynu, bo na razie nie mam możliwości, a wiem, co chcę zrobić. Chcę tam w każdą dziurkę między jednym a drugim postawić doniczkę i zasadzić jakiegoś kwiatka, bo wiecie, ja jestem od jakiegoś czasu. O, pszczółka! Pszczółka! Słuchajcie, ja mam czyste parapety, nie? Tylko ja mam na jednym tutaj parapecie taką sytuację, że nieważne ile razy bym czyściła ten parapet, ile razy bym go nie myła i tak dalej, zawsze wychodzi taki potężny jebaniec pod tytułem skurwiel pająk. Jest wielkości naprawdę dużej. Wychodzi tylko wieczorami koło 21:00 i znika nad ranem, jak robi się widno. Tak, już go tak wyczaiłam. Nie chcę go zabijać, no bo wiecie, pająki są spoko, a po ostatniej akcji, jak jeden chciał mnie zaatakować w własnym mieszkaniu, jak się popłakałam i w ogóle, no to jest długa historia, nie wiem, czy to opowiadałam o tym pająku, jak się, to dajcie mi znać, czy... Właśnie, dajcie mi znać, czy ja to opowiadałam, jeżeli tego nie opowiadałam, to wam to... Albo wiecie co, w sumie opowiem wam od razu. Słuchajcie, przyniosłam sobie któregoś dnia taką dużą paczkę kartonową z towarem w środku. Nieważne co tam było, tam były jakieś pierdoły, nie? Po prostu miałam pudełko kartonowe z pierdołami w środku. Postawiłam ten karton, no i zostawiłam ten karton, no bo w sumie nie potrzebowałam na razie nic z niego wyjmować. On tak sobie stał. I... Nie wiem, czy ja wtedy pracowałam z domu, czy ja już wróciłam z domu, czy to był jakiś dzień wolny. W każdym razie na pewno to musiał... Nie, to musiał być dzień pracujący, słuchajcie. No i ja sobie tam siedzę, jeszcze suszarkę z ubraniami miałam właśnie tam w salonie, tam gdzie stał ten karton. Rozwieszam sobie to pranie, wykąpałam się, rozwieszam pranie. Wiecie, w samym szlafroku, no bo tam, no wiadomo, tak? No nie będę wam opowiadać, o co chodzi, bo wiecie, o co chodzi. Rozwieszam sobie pranie i patrzę taki wielki czarny skurczybyk, nie? No to ja oczywiście w panikę, bo sama w domu, stary na wyjeździe. Ja sama w domu, sąsiadów nie znam, bo to był jakiś początek, jak tutaj zaczęłam mieszkać. Ja oczywiście w panikę. Wyszłam z pokoju, zamknęłam drzwi, słuchajcie, wzięłam szczotkę, popłakałam się, no i idę na tego pająka, nie? Weszłam do pokoju, szukam, on mnie zobaczył, ja jego zobaczyłam, ty, i on kuźwa, jak zwalnął, zaczął iść na mnie z dzidą, nie? Autentycznie, on, o, dzień dobry, on las w moim kierunku. Jakby to było takie dobra YOLO, albo ja zabiję ciebie, albo ty zabijesz mnie. Autentycznie. I on z dzidą na mnie, nie? No to jak on z dzidą na mnie, to ja ze szczotką na niego. No i oczywiście skończyło się tak, że niestety pan pająk przegrał tę bitwę, ale nie wojnę. Wojnę wygrał, bo jak tylko go ubiłam na dywanie tą szczotką,
wygrał tę wojnę, bo się potem popłakałam, po prostu się popłakałam. Ze strachu, po prostu ze strachu. No, nigdy nie widziałam, żeby z taką prędkością pająk do mnie zapierdalał. No, autentycznie, więc no to było coś fantastycznego. Znaczy, teraz jest fantastyczne, wtedy nie było. No i właśnie taki podobny pan zrobił sobie właśnie tutaj na oknie, na parapecie właśnie taką dużą... Boże, jak o tym myślę, to mi się niedobrze robi. Mam takie ciarki, nie? Wszystkie włosy mi stoją wszędzie, gdzie mam. Zrobił sobie właśnie tutaj taką sieć. Ja świeżo umyłam okna, szczęśliwa. Wieczorem coś tam się działo. Wyglądam przez okno, patrzę, o skurwie. No to fajnie. No i wyhaczyłam rządem koło 20, 21, tak jak się wtedy przynajmniej robiło ciemno, bo teraz się robi wcześniej ciemno, ale to było jakoś wakacje jeszcze. To tak jak się robiło ciemno, tak on wychodził, no i tam sobie polował. Rano już go nie było. Taki nocny Marek. No i teraz właśnie widzę, że w tą sieć zaplątała się chyba pszczoła. Takie coś duże, czarno-żółte te, duże czułki. Chyba pszczoła, no ale nic nie zrobimy. Przecież jej nie pomogę, no bo nie mam jak. Jebana by mnie jeszcze ujebała. No niestety, taka jest natura. Nawet jak ludzie do Afryki jeżdżą z aparatami i... crafting potrzebuję. I wiecie, są leopardy, które... Leopardy. Czy tam inne jakieś zwierzęta, które na siebie polują, to jest natura, nie ingerują w to, więc ja też nie będę tutaj ingerować w takie zachowanie, ale no jest mi smutno z jej powodu. Chociaż może w sumie... Nie. Wiecie co? A chuj, pomogę jej. Nie, rozwalę po prostu tą pajęczynę i ją uwolnię, ale jak skończę nagrywać, bo teraz to jest, żeby mnie się tam dostała, to muszę przestawić tak. Suszarkę, 10 kwiatków z parapetu, firankę odciągnąć na podwójnym tym. No, to później. Dobra, najpierw się tym zajmijmy. Dobra. Chyba, że się sama wygaraska, no to wtedy spoko. Nie będę musiała, ale jak sobie nie poradzi, to jej pomogę. Z jakieś 20 minut niecałe. Okej. Tutaj crafting, tutaj to drugie. Zrobimy sobie. Okej. Całkiem elegancko. No i przerabiamy białe drewno. Podejrzewam, że braknie... O Jezus. Podejrzewam, że braknie mi tego drewna. No na pewno 13 skrzynek to nie jest tak dużo. Zwaliłam. Wiedziałam. Chyba wiedziałam. Oh shit. Wiecie, jak zwaliłam? Bardzo zwaliłam. A tak się cieszyłam, nie? Tak się cieszyłam, że jest dobrze. No to nie jest dobrze. Dobra. Elegancio, powiem wam. Naprawdę elegancio. Dobrze, że przerobiłam jasne drewno. A nie ciemne. Jezus, jak można być taką blondynką? To jest wszystko zwalone, wiecie o tym? Blond uderza, słuchajcie. Ostatnio kupiłam sobie na Allegro depilator, nie? Jakiś tam, wiecie, powystawówka, 7 dych kosztował, mówię, dobra, nie potrzebuję tego jako prezent ani nic, więc na własny użytek
Może być, nie? Szczególnie, że nigdy tam nie korzystałam, więc nie kupię sobie przedmiotu za ileś tam stów. Kupię sobie jakiś taki właśnie powystawówkę, żeby w ogóle spróbować, czy to się będzie dla mnie nadawać i w ogóle, nie? No i słuchajcie, kupiłam, przyszło, podłączyłam sobie do prądu, patrzę, żadna dzioda się nie świeci, ale pewnie się ładuje, bo tam parę urządzeń typu na przykład moja szczoteczka też nie ma żadnej diody, czy jest naładowana, czy nie naładowana, po prostu to czuć, że mniej wolniejsze są obroty, tak? Więc mówię, dobra, spoko. Podłączyłam. Poładowało się 2 godziny, odłączyłam od ładowarki. Szczęśliwa. No to co, sprawdzamy, czy działa, nie? Jedynka, dwójka, cisza. Nic, zero, nul. Nic się nie dzieje. Mówię, Zostałam oszukana, nie? Po wystawówkę sprzedali mi uszkodzoną. Piszę do tego sprzedawcy, otwieram spór. Standardowo otwieram spór, no bo jak żeby inaczej. Otwieram spór, piszę, dzień dobry. Ładowałam urządzenie 2 godziny, niestety się nie uruchamia, co robimy? No bo wiecie, no mogło się zdarzyć, że nie sprawdzili towaru, zdarza się, wtedy po prostu odsyłam, przesyłają nowe, już nieraz tak się zdarzało, tak? Chyba za wysoko to tutaj położyłam. Albo i nie. A facet do mnie pisze wprost. To urządzenie nie posiada baterii. To urządzenie działa tylko przy połączeniu pod prąd. Mówię, ok. W takim razie blunt zobowiązuje. Nie ma mnie w domu, sprawdzę. Sprawdzę jutro wieczorem, jak będę. Oczywiście, że byłam w domu, ale przecież nie. No właśnie. Sprawdzę jutro wieczorem, jak będę i się odezwę. Okej, czekamy na info, nie? No i wiecie co? No i rzeczywiście. Rzeczywiście, pod prądem działa. No ale przecież blondynka musiała zrobić z siebie debila, prawda? Prawda, no inaczej nie można. Kolejny raz. Dobra. Teraz tak, to muszę zrobić dokładnie to. Czyli drewna, a może mi starczy? W sumie przy rozwalaniu tamtego powinno mi. Jesus. Także ja naturalną blondynką nie jestem, jakby ktoś pytał. Bo ja mam włosy takiego koloru jak tutaj. Tutaj to ja mam wszystko w tym momencie. Więc nawet na to nie zwracajcie uwagi. Ja jestem taką typową mysią szatynką. Ale mózg czasami jest ostro blondynkowy. Taki ostro. Oj, bardzo ostro. Dobra. Czyli teraz powinnam to jeszcze o jedno wszystko zmachać. I teraz tak. Co zaraz zwalę? Nie potrafię odtworzyć tego, co przed chwilą zrobiłam. Czy jestem normalna? Nie, ja to muszę wszystko zmachać. Teraz tak, jak to zmachnę, to będzie. Tak? Jest to, jest podłoga i jest podwyższenie, dobra. Więc to też muszę zmachać i muszę zmachać wszystko, co będzie wystawać, odstawać. Świetnie. No nic nie zrobimy, no sorry, no zwaliłam, no. Życie. Zdarza się. Zdarza się najlepszym. Nawet mi. Nie to, że jestem najlepsza, ale zdarza się. Fajnie ta góra tam wygląda. Gdzieś tam była taka góra z lodem, nie? Pe.
Nie mam? To sobie zrobimy. W sumie mogłam tam to zrobić. Wszystko miałam przy sobie, ale no po co, skoro można przyjść i zobaczyć, czy na pewno nie ma się jakiegoś takiego podzużytego, którego trzeba zużyć. Dobrze. Blond. Nie, ja mam z tego bekę. Słuchajcie, ja jestem już w takim wieku, że ja się nie obrażam za takie rzeczy, bo uważam, że w życiu są większe problemy niż bycie blondynką, nie? Więc się z takiej rzeczy śmieję. Podejrzewam, że jakby to takie sytuacje zdarzyły się jakieś 10 lat temu, jak jeszcze byłam nastolatką i wiecie, zło, świat jest zły, świat jest okropny i tak dalej, to wtedy mogłoby mnie to bardziej dotknąć, ale teraz to wywalone, słuchajcie. Wszystko przychodzi z wiekiem. Już nie jestem taka młoda. No, autentycznie już nie jestem taka młoda jak kiedyś. Także też musicie brać poprawkę na niektóre rzeczy, które robię, bo ja jestem już innym pokoleniem. Inne pokolenie. Źle to brzmi. Ale taka prawda. No! Teoretycznie teraz jest dobrze zrobione. Zgadza się? Zgadza się. To więcej, 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 więcej. Oj, zdecydowanie więcej. A, ale mam drzwi. Mogę sobie drzwi tutaj wstawić. Aha, jedną tylko. No dobrze, lepsza jedna niż żadna, świetnie. Teraz utknęłam. Nie, no nie utknęłam, dam radę. A to za mną horda. Dzień dobry, panie pająku. O, uda się pójść spać, świetnie. Sprawdźmy, czy mam jakieś drewno jeszcze. Siema, panie pająk. Ale nie widzę. Nie mam drewna. Bardzo źle. No dobra, dojedz, dojedz. Nie, 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 nie. Sticky mi oddajcie. Już mi się nie mieści tutaj w tych. Dobra, z tego zrobimy z jakieś dwie. Nie odłożę, bo już nie mam gdzie. O, będzie wędka. Od razu może zrobimy wędkę, co? Tylko ją się robiło chyba w ten sposób. Nigdy nie pamiętam, czy w ten sposób. Tak, dobra. Będziemy łowić rybki. Rybki. Chociaż jedną. Dacie rybkę. Tyle ryb? Żadna się nie chce złowić? Znaczy wiem, że te można normalnie podejść i po prostu je zadźgać. Nie no, serio. Patyk. Ale nie chcę jej zadzigać, bo fajnie wyglądają, jak sobie tak pływają. A nie jestem pewna, czy jak je zabiję, to czy one mi się jeszcze raz zrespią, nie? I cyk! Co jest? Nie ma jakiejś innej normalnej ryby? Squidy jak uciekły od tego, lol. No? No? Halo? Rybcia?
Jeszcze raz. Ostatni raz. Ostatni raz, bo nie mam czasu. Czy na to patrzeć nie mogę? Miska. Może być miska. Na tą rybę chyba kota nie złapę, nie? Chcę iść po tamte koty, co tam są. Fuck you. Nie, no idą w moim kierunku. No tak się nie będziemy bawić. No miśki. Spalę wam te wieże. Zobaczycie. Gdzie one są? Tam są. Właśnie tam chciałam iść. Co i teraz będziecie tak łazić tam? W kółko? Czego oni tak szukają? Dobra, nara. O, o tamtej górze mówiłam. Już wam pokazuję. O, o tamtej górze. A oni tam będą teraz łazić i nie wkurzać. A ja potrzebuję drewna. Mu. Mu, mu. Wy mi też się zajmiemy w swoim czasie. No patrz, no. Ciekawa jestem, czy jakbym wzięła łuk i ich zadziumała z łuku, znaczy nie mam strzał, ale jakbym miała. No bo oni ewidentnie albo zgubili tego z tym pachołkiem, co łażą i nie wiem, na co czekają, albo się zacięli, wiecie? I tego właśnie się obawiam, że się zacięli. No to wcale dobrze nie wróży. Tam jest moje drewno. Tam potrzebuję się dostać. No i co z tą pszczołą? Nie widzę jej. Nie, autentycznie jej nie widzę. Może uciekła, może jej się udało, bo walczyła dzielnie. A pająk na pewno nie wyszedł, bo jest zawidną. Zresztą nieraz widziałam, jak tam jakiś robak leżał czy coś na tej jego pajęczynie. Sobie wiecie, po prostu czekał na to, aż ofiara się zmęczy i dopiero wtedy wieczorem wychodził i atakował. No gdzieś tam jeszcze coś musi być. Może i nie. Słuchajcie, nie chciałabym się przeprowadzać ze względu na to, że tutaj dwóch debili chodzi. Już mieliśmy tutaj takiego jednego, co łaził z lamami, ale... Na pewno nie mam strzał? Mam 16 strzał. Podejrzewam, że to co chcę zrobić, jest idiotyczne. Znaczy, to co chcę zrobić, jest idiotyczne. Gdzie to poleciało?
Dobra, to było bardzo idiotyczne. Oh shit. Pomocy. Shit. Gdzie ten drugi? Ale trafiłam go. No i co, to teraz będą tak stać. Jak wtedy chodzili, to teraz będą stać. Dobra. Dzisiaj już nic nie... Boże, aż się opłam. Dzisiaj już nic tutaj nie zrobię. Shit. To trzymajcie się do następnego. Cześć. A nawet miniaturki nie zrobiłam. Świetnie. Nawet miniaturki nie zrobiłam. Nara. To jeszcze miniaturkę na szybko. Niech będzie taka. Bo na razie tyle mamy. Nie to. To. Dobra. To trzymajcie się i cześć.